Tworzenie gier Flash. Część pierwsza. Stworzenie gier jest zagadnieniem złożonym. Czasami gry posiadają swoje uproszczone wersje na przeglądarkę, jednak nawet taka gra stawia przed twórcami szereg wyzwań. Wszystkie zasoby graficzne i dźwiękowe muszą zostać przesłane przez internet. Uruchomienie w oknie przeglądarki nie pozwala wykorzystać całej mocy procesora tylko na grę. Dopiero od 11 wersji flasha gry mogą korzystać z procesora karty graficznej, jednak wciąż z pewnymi ograniczeniami. Dlatego wygląd i stopień złożoności tych gier znacząco odbiega od standardowych gier. Stworzenie gry poprawnie działającej w przeglądarce. Wymaga uwzględnienia wszelkich wymagań stawianych zwykłej grze oraz dodatkowym ograniczeniom wynikającym z wybranej technologii. W naszej grze skupimy się na zagadnieniu stworzenia mapy świata oraz reguł poruszania się po nim. W tym celu skorzystamy z gotowych implementacji metod wyszukiwania ścieżki do celu, jednak przystosujemy je, żeby działały wydajniej w przeglądarce. Konieczne będzie także stworzenie struktur i obiektów niezbędnych do realizacji gry, związanych z przechowywaniem danych o planszy, obiektach wyświetlanych oraz o działaniach podejmowanych przez użytkownika. Przed przystąpieniem do pisania gry musimy zaimportować wszystkie klasy, z których będziemy korzystali. Pogrupowane są one w paczkach odpowiedzialnych za różne aspekty działania programu. Podstawowy obiekt, który można wyświetlić na ekranie, jest opisany w klasie Sprite. Wszystkie obiekty graficzne występujące w programie dziedziczą po tej klasie. Z kolei Stage Align. Pozwala ustawić, w którym miejscu okna przeglądarki będzie wyświetlana nasza zawartość flash. Ostatnim elementem związanym z wyświetlaniem, który użyjemy, będzie shape. Służy on do tworzenia prostych form geometrycznych, w naszym przypadku będzie wyświetlał kwadratowe obiekty, którymi będziemy manipulowali. Żeby wyświetlić obiekt na ekranie, konieczne jest podanie jego współrzędnych. Zamiast przechowywać je oddzielnie, będziemy wykorzystywali klasę Point, która przechowuje koordynaty x i y oraz posiada metody związane z ich przetwarzaniem. Podstawową klasą odpowiedzialną za obsługę zdarzeń w programie jest klasa Event. Specyficzne zdarzenie związane z obsługą myszki obsługuje klasa Mouse Event. Oprócz wyświetlania zawartości graficznej, równie często konieczne jest wyświetlenie tekstu. Wszystkie napisy, a także wartości liczbowe, możemy pokazywać na ekranie za pośrednictwem klasy TextField. Kolejne klasy Stats oraz SWF Profiler są związane z wizualizacją wydajności naszego programu i umożliwiają w trakcie jego uruchomienia śledzić rozmiar używanej pamięci. Ilość wyświetlanych klatek na sekundę oraz inne parametry programu. Ostatnie cztery klasy zostały stworzone na potrzeby programu. Jedynie ostatnia z nich, Szukaj drogi, wykorzystuje klasy zewnętrzne. Są one związane z używaną implementacją algorytmu wyszukiwania drogi ASTAR, który obsługuje własne specyficzne zdarzenia zdefiniowane w klasie ASTAR Event. Do tworzenia pól mapy, po której mogą poruszać się jednostki, konieczne jest wykorzystanie interfejsu ASTAR TILE. Mapa może być zbudowana z różnego rodzaju pól, które przechowują informacje nie tylko, czy są udostępnione do wejścia przez jednostkę, lecz mogą informować o dodatkowych ograniczeniach. Najprostszy rodzaj pola mapy opisany został w klasie BASIC TILE. Za analizę, czy po danym polu możliwe jest poruszanie odpowiada klasa Walkable Analyzer. Możliwe jest tworzenie dodatkowych mechanizmów sprawdzających dodatkowe ograniczenia mapy w zależności od typu jednostki, dzięki czemu można zróżnicować ruch jednostek. Ostateczne wyszukanie drogi do celu implementuje klasa Path Request. W programie deklaruje się dwa rodzaje stałych. Jedna z nich dotyczy kolorów tła, przeszkody i gracza. Drugi rodzaj odpowiada za rozmiar podstawowego pola mapy i przechowywany jest w stałej rozmiar pola. Wszystkie graficzne elementy programu przechowujemy w tablicy głównej. Zamiast klasycznej struktury tablicy korzystamy z wektorów, które zapewniają szybszy dostęp do przechowywania elementów typu sprite. Konieczne są również obiekty używane w legendzie naszego programu. Są to: przeszkoda shape, postać shape oraz ścieżka shape. Obiekt omini shape odpowiada za wyświetlanie ramki wizualizującej obszar, w którym jest wyszukiwana droga. Natomiast gracz shape reprezentuje obiekt, którym będzie mógł sterować użytkownik. Ponieważ mamy do dyspozycji jedynie lewy przycisk myszy, Konieczne będzie przechowywanie informacji, czy aktualnie poruszamy graczem, czy dodajemy nowe przeszkody na mapę. Informacje te przechowywane będą w zmiennych czy tryb blokowania oraz czy tryb poruszania. Wszystkie informacje tekstowe będą wyświetlane za pośrednictwem obiektów przeszkody TextField, postać TextField oraz ścieżka TextField. Reprezentacja mapy, na której będziemy się poruszali, jest przechowywana w tablicy Mapa do Poruszania oraz w jej kopii. Deklarujemy również obiekt typu Szukaj drogi, odpowiedzialny za znajdywanie ścieżki. W punkcie docelowym będziemy przechowywali koordynaty miejsca, do którego ma się przemieścić gracz. Konieczne są jeszcze zmienne pomocnicze. Przechowujące szerokość i wysokość mapy, a także zmienne przechowujące połowy tych wartości. Stała krok Max wraz ze zmienną krok czas używane będą do sterowania częstotliwością odświeżania pozycji kursora na ekranie. Zmienne logiczne is_mouse_down Mouse down oraz do_click są konieczne do zarządzania zdarzeniami związanymi z kliknięciem. Ostatnie zdarzenie myszy będzie przechowywane w obiekcie Last Mouse Event. W obiektach typu Point będą przechowywane aktualne i poprzednie pozycje kursora, odpowiednio w Mouse Current Pause oraz Mouse Last Pause. Informacje o trasie, którą musi przebyć gracz, zgromadzone są w obiekcie Droga gracza. Dodatkowe informacje o tymczasowej pozycji gracza względem środka pola mapy przechowuje obiekt GraczInfo. Ostatni obiekt Stat umożliwia wyświetlanie informacji o parametrach programu w czasie jego działania. W programie deklarujemy cztery własne klasy. Są to Szukaj Drogi, Ścieżka, Podstawowe Informacje o Jednostce oraz SpriteXY. Klasa SpriteXY rozszerza podstawową klasę Sprite o dwie zmienne: PosX oraz PosY. W konstruktorze do zmiennych tych przypisywane są odpowiednie wartości, dzięki którym będziemy mogli sprawdzić, do jakiego rzędu i do jakiej kolumny jest przypisany ten obiekt. Sprite XY wykorzystujemy do wypełniania tablicy głównej. Klasa Podstawowe informacje o jednostce jest przygotowana do przechowywania dodatkowych informacji o postaci gracza. W naszym programie będzie jedynie informowała, czy obiekt go reprezentujący znajduje się na środku pola mapy. Odpowiedzialna za to będzie zmienna logiczna middle of tile, domyślnie inicjalizowana z wartością true. Bardziej rozbudowaną klasą jest ścieżka. W tablicy unit pad przechowuje ona współrzędne pól mapy, przez które musi poruszać się gracz. Ze względu na wydajność, zamiast typowej tablicy, dane te są przechowywane w wektorze. Przechowywana jest także informacja o początkowej pozycji gracza (start position) oraz o najbliższej pozycji do której zmierza (w aktual next position). Jeżeli po drodze nie występują przeszkody, informacja ta zostanie ustawiona w zmiennej path direct. Funkcje pomocnicze pełnią zmienne Max Tile to evade, informująca o ile pól należy zwiększyć podstawowy obszar poszukiwań ścieżki, oraz zmienna Diagonal Move, informująca, czy poruszamy się po kaflach, czy ustawiamy wektor kierunku ruchu pomiędzy poszczególnymi polami ścieżki. Wartość ta jest domyślnie ustawiana w konstruktorze klasy na True. Tworząc nową ścieżkę, należy zainicjować jej pozycję początkową Start Position. Tę samą wartość przypisujemy do kolejnego pola na drodze, czyli do Actual Next Position. Trzeba pamiętać, że potrzebna jest kopia tej wartości, a nie wskaźnik do oryginału, stąd użycie metody clone. Dodajemy pierwszy element do wektora unitPad, korzystając z metody push. Na koniec przypisujemy wartość do zmiennej logicznej Diagonal Move. Jeżeli potrzebujemy pobrać najbliższe pole, do którego zmierzamy, wywołujemy metodę getNextTile. Sprawdza ona, czy długość ścieżki do przebycia jest większa od zera. Jeśli tak, zwraca wartość pola o indeksie zerowym, czyli następnego do osiągnięcia. W przeciwnym przypadku zwracana jest wartość pola startowego. Kiedy zostanie osiągnięte pole docelowe ze ścieżki, Należy wywołać metodę on next position reached. Jeżeli długość drogi do przebycia jest większa od zera, kopiujemy aktualną pozycję na mapie do zmiennej actual next position. Wartość tą przypisujemy do zmiennej StartPosition, po czym metodą shift usuwamy pierwszy element z wektora przechowującego drogę do przebycia. Jeżeli długość ścieżki wynosi 0, oznacza to, że postać stoi w miejscu. I jej kolejną pozycję należy podać identyczną z tą, którą już osiągnięto, czyli przypisujemy wartość start position. Za sprawdzenie czy istnieje jeszcze jakieś pole na ścieżce, odpowiada metoda check path to move exists, która w zależności od długości wektora ścieżki zwraca prawdę lub fałsz. Ostatnia z metod stop moving. Wywoływana jest, gdy postać się zatrzyma lub gdy musi zmienić kierunek ruchu, np. po wydaniu polecenia o zmianie punktu docelowego. W takim przypadku zerowany jest wektor unit path, a do zmiennych start position oraz actual next position przypisywana jest wartość współrzędnych pola, na którym następuje zatrzymanie, przekazana do metody jako jej parametr. Najwięcej działań jest podejmowanych w klasie: Szukaj drogi. Korzystamy w niej z dwóch map. Na pierwszej uwzględniamy przeszkody, natomiast mapa: Always Walkable przechowuje pusty teren bez przeszkód. Za wyszukiwanie drogi odpowiada obiekt ASTAR. Tablica: Request Array, będąca wektorem, służy do wyznaczania trasy, natomiast w ścieżce docelowej Znajdą się jedynie te elementy drogi, które dotyczą współrzędnych pól, przez które musi przemieścić się gracz. W konstruktorze ustawiamy nową mapę i inicjujemy obiekt ASTAR. Dodajemy podstawową metodę analizy, czy pole nadaje się do poruszania. Ustawiamy również metody nasłuchujące zdarzeń, gdy znaleziono ścieżkę, pad found, oraz gdy ścieżka nie istnieje, pad not found. Do obsługi tych zdarzeń przypisujemy odpowiednio metody onPathFound i onPathNotFound. Metoda tworząca nową mapę sprawdza rozmiar tablicy, którą otrzymuje jako parametr i w zależności czy jej szerokość czy wysokość jest większa, ustawia maksymalny rozmiar tablicy dla wyszukiwania drogi. Następnie inicjowane są mapy podstawowa oraz map always walkable. Deklarujemy lokalną tablicę Local Base Map, do której w pętli przypisujemy wartości z tablicy otrzymanej na wejściu do funkcji. Jeżeli wartość przekazywana jest niezdefiniowana, domyślnie przypisujemy 0, co oznacza, że po tym polu nie można się poruszać. Tablica lokalna jest nam potrzebna do ustawienia mapy głównej, wypełnianej nie rzędami, lecz kolumnami. Dla każdego pola spoza zakresu przekazanej mapy ustawiamy pole mapy na niemożliwe do poruszania. W przeciwnym wypadku pobieramy wartość z tablicy Local Base Map. Do mapy wzorcowej zawsze przypisujemy możliwość poruszania. Sprawdzenie czy po polu można się przemieścić wykonywane jest w metodzie CheckMovable, która pobiera te informacje z mapy głównej na pozycji przekazanej przez parametr. Główną metodą klasy jest metoda findpad, pobierająca jako parametr punkty początkowy i końcowy, domyślnie ustawioną wartość obszaru poszukiwań oraz wektor dla znalezionej ścieżki. Najpierw sprawdzamy, czy na pole docelowe można wejść. Następnie, jeśli poruszamy się wektorami, sprawdzamy linię widoczności między polem docelowym a startowym. Jeżeli nie ma przeszkód, Ustawiamy ścieżkę znalezioną na jeden element zgodny z punktem docelowym, w przeciwnym przypadku wywołujemy metodę find on local map. Tę samą metodę wywołujemy bez dodatkowych warunków ją poprzedzających, jeśli mamy poruszać się po kaflach. Jeżeli nie możemy wejść na pole docelowe, ponieważ jest zablokowane, wywołujemy żądanie wyszukania ścieżki, lecz na mapie pustej map always walkable. Do ścieżki docelowej dodajemy otrzymaną na wejściu ścieżkę. Odznaczamy ruch bezpośredni oraz ustawiamy zakres wyszukiwania drogi. Na koniec uruchamiamy wyszukiwanie ścieżki zgodnie z ustawionym żądaniem przechowywanym w Request Array. Ponieważ metody wyszukiwania ścieżki nie działają w sposób synchroniczny, musimy przechowywać żądania ich wywołania i czekać, kiedy zostanie wywołana metoda On path found, lub On Path Not Found. Sprawdzanie linii widoczności między polami realizuje metoda Check Line of Sight. Na początku tworzymy kopię punktu startowego w zmiennej TMP przeszkoda. Zawartość punktu startowego podstawiamy wektor otrzymany z odjęcia współrzędnych celu od współrzędnych startu. Długość tak otrzymanego wektora przypisujemy do zmiennej Tmp Length of Way. Wektor Start Position skracamy do długości określonej w otrzymanym parametrze step. W pętli przechodzącej co pole, dla całej długości trasy od punktu docelowego odejmujemy wektor częściowy drogi przechowywany w Start Position. Do zmiennych tmpx i tmpy przypisujemy wartości całkowite odpowiednich współrzędnych. Otrzymanych w wyniku odejmowania. Jeżeli po polu o uzyskanych współrzędnych można się poruszać, do wektora Start Position przypisujemy różnicę między nowymi współrzędnymi docelowymi, a kopią pozycji startowej. Tak uzyskany wynik skracamy do długości określonej w zmiennej step. Jeśli w którymkolwiek momencie spotkamy pole niemożliwe do poruszania, zwracamy fałsz. Po zakończeniu działania pętli zwracamy prawdę, co oznacza, że na drodze między punktami nie ma przeszkód. Metoda find on local map została stworzona, żeby skrócić czas wyszukiwania dla dużych map. Na początku deklarujemy zmienne dla punktu środkowego, lokalnej szerokości i wysokości, największej wartości w osi x i y oraz połowy tych wartości. Ustawiamy zakres, w jakim będziemy dopuszczali omijanie przeszkód. Jeżeli współrzędna x pola docelowego jest większa od współrzędnej startowej, to ustawiamy rozmiar x mapy lokalnej z różnicy tych wartości. Jeżeli rozmiar ten przypisany do zmiennej maxx jest nieparzysty, zwiększamy rozmiar o 1. Do zmiennej maxx half. Przypisujemy połowę tak obliczonej szerokości mapy lokalnej. Względne współrzędne osi X przechowujemy w zmiennej Local Width. Analogicznie sprawdzamy drugi warunek dla osi X. Identycznie ustawiamy wysokość mapy lokalnej dla osi Y. Sprawdzamy, który z wymiarów mapy lokalnej jest większy i zwiększamy drugi wymiar tak, żeby otrzymać mapę kwadratową. Punkt Środkowy ustawiamy ze względnych współrzędnych: Local Width i Local Height. Teraz deklarujemy mapę lokalną, powiększając jej wymiary o dozwolony obszar obejścia przeszkody, przechowywany w zmiennej Evade Radius. W pętli wywołanej dla zakresu mieszczącego się w obliczonych współrzędnych względnych, obliczamy względne współrzędne mapy lokalnej i tworzymy pole Local Tile. Jeżeli aktualna współrzędna przekracza dopuszczalną wartość, to do pola Local Tile przypisujemy wartość nieistniejącą – 0. Jeżeli nowo przypisane pole istnieje, ustawiamy je z mapy głównej. Jeżeli nie, ustawiamy je jako niemożliwe do ruchu. Przechowujemy współrzędne pola docelowego w zmiennej lokalnej Log Destination, a współrzędne pola startowego w Log Start. Dopiero teraz możemy ustawić żądanie wyszukiwania w request array jako parametr, przekazując do niego mapę lokalną i względne współrzędne początku i końca. Do ścieżki docelowej dodajemy ścieżkę tymczasową i ustawiamy, że droga nie biegnie w linii prostej. Na koniec uruchamiamy metodę getPath z ustawionymi parametrami wyszukiwania. W przypadku znalezienia ścieżki spełniającej warunki wywołana jest metoda On Path found. W pętli sprawdzamy wszystkie żądania wyszukiwania, aż znajdziemy to, które zostało właśnie wykonane. Jeżeli ustawione było wyszukiwanie w linii prostej, inicjujemy ścieżkę końcową Unit Path. Dla wszystkich elementów znalezionych w Result Path dodajemy je do ścieżki docelowej. Jeżeli długość tej ścieżki jest większa od zera i nie jest ustawione poruszanie po kaflach, wywołujemy metodę zamiany ścieżki na wektor, change to vector. Jeżeli droga nie była bezpośrednia, przeliczamy uzyskane współrzędne z lokalnych na współrzędne bezwzględne mapy głównej i dodajemy kolejne elementy do tablicy unit path. Powtarzamy procedurę związaną z zamianą poruszania po kaflach na poruszanie wektorowe. Na koniec usuwamy żądanie z Request Array. Metoda Change to Vector zamienia klasyczną ścieżkę biegnącą po kaflach na ścieżkę wektorową. Deklarujemy tablicę do sprawdzenia oraz tablicę do usunięcia. Do ścieżki otrzymanej jako parametr dodajemy na początku pole, do którego aktualnie zmierza obiekt. Zaczynając od elementu ścieżki o indeksie 2, sprawdzamy, czy współrzędne dwóch poprzednich pól na ścieżce są sobie równe. Jeśli tak, dodajemy to pole do tablicy do sprawdzenia. W pętli sprawdzającej wszystkie elementy tej tablicy sprawdzamy linię widoczności między kolejnymi polami. Jeżeli istnieje wolne przejście, usuwamy element z tablicy. I przesuwamy wszystkie pozostałe elementy z tablicy do Sprawdzenia. Dla ostatniego elementu, jeżeli istnieje linia widoczności, dodajemy ten element do tablicy do usunięcia. Ostateczną ścieżkę przechowujemy tymczasowo w Final Pad. Dla wszystkich elementów początkowych sprawdzamy, czy zostały dodane do usunięcia. Jeśli nie, dodajemy je do ścieżki finalnej. Na koniec usuwamy nadmiarowy pierwszy element i zwracamy ścieżkę przechowywaną w final path Podstawowym obiektem, na którym można wyświetlać scenę w Flashu, jest Stage. Program może być uruchomiony jedynie wtedy, gdy Stage jest zdefiniowane. W takim przypadku wywoływana jest metoda init. W przeciwnym przypadku dodawane jest oczekiwanie na zdarzenie add to stage, po którym następuje wywołanie metody init. Wywołujemy tutaj również metodę inicjującą narzędzie do monitorowania działania programu. SWF Profiler. W metodzie INIT na samym początku należy usunąć nasłuchiwanie zdarzenia dotyczącego dodania obiektu Stage. Zapobiega to ponownemu wywołaniu metody INIT. Ponadto każde przetwarzanie zdarzeń musi być sprawdzane w głównej pętli programu, co wpływa na wydajność programu. Ponieważ w każdej klatce wyświetlania będziemy chcieli sprawdzać i modyfikować działanie programu, musimy dodać nasłuchiwanie zdarzeń enterFrame i przypisać do niego wywołanie metody onEnterFrame. Do podstawowego obiektu gry dodajemy element potomny metodą addChild. Element stat będzie wyświetlał dodatkowe informacje o działaniu programu. Ustalamy również, w którym miejscu okna przeglądarki będzie wyświetlana nasza gra. Ponieważ możemy zdefiniować rozmiar okna, np. na 800, na 600 pikseli, a rozdzielczość monitora może być większa, ustalamy miejsce wyświetlania na górny, lewy róg ekranu. Następnie ustalamy szerokość mapy, po której będzie poruszał się gracz. W tym celu pobieramy metodą stage width, dostępny rozmiar okna. Pomniejszamy go o 200 pikseli, które będą nam potrzebne na prawe menu gry. Całość dzielimy przez rozmiar pola naszej mapy i zaokrąglamy do liczby całkowitej. Ustawiamy środek szerokości mapy. W tym miejscu pojawi się na początku postać gracza. Analogicznie wyliczamy wysokość mapy oraz środek tej wysokości. Współrzędne aktualnego punktu docelowego ustawiamy na środek mapy. Tworzymy pustą ścieżkę dla gracza, ustawiając domyślny sposób realizacji poruszania na wektorowy. Inicjujemy także podstawowe informacje o graczu. Gracz będzie reprezentowany przez czerwony kwadrat, którego początkowe położenie wyliczamy ze współrzędnych środka mapy, pomnożonych przez rozmiar pojedynczego pola. Kolejnym krokiem jest stworzenie i wypełnienie tablicy głównej, przechowującej obiekty graficzne wizualizujące mapę. Oraz przypisanie wartości do mapy i mapy zapasowej. Nie jest konieczne wizualizowanie mapy. Wystarczy wypełnić tablicę informacjami o przeszkodach, żeby program je omijał. Wizualizacja elementów środowiska gry może być dowolna. W pętli odpowiadającej za szerokość mapy inicjujemy kolejny rząd w tablicy głównej oraz w obu mapach do poruszania. Dopiero po zainicjowaniu rzędów Możemy w kolejnej pętli przystąpić do wypełniania kolumn na całej wysokości mapy. Mapę do poruszania wypełniamy wartościami logicznymi. Na początku wszystkie pola są dozwolone dla ruchu, natomiast kopię tej mapy wypełniamy zerami lub jedynkami. Pomimo różnic w sposobie wypełnienia, obie te tablice będą działały identycznie. Do każdego elementu tablicy głównej przypisujemy obiekt Sprite XY który dodatkowo przechowuje swoje indeksy na mapie. Wywołujemy metodę drawShape dla wszystkich elementów tablicy głównej, ustawiając ich kolor na kolor tła. Wprowadzamy ograniczenie rozmiaru planszy. Warto pamiętać, że przy grach flashowych nie określamy ich wymagań sprzętowych, dlatego musimy zakładać, że użytkownik może próbować je uruchomić nawet na komputerach o niskiej wydajności. Mając przygotowane obiekty do wyświetlenia, Musimy dodać je do obiektu głównego gry za pośrednictwem metody Add Child. Ostatnim krokiem przy dodawaniu pól jest ustawienie ich położenia na ekranie. W celu zapewnienia graczowi możliwości sterowania w grze konieczne jest dodanie nasłuchiwania zdarzeń myszki Mouse Down oraz Mouse Up. Obsługiwane one będą odpowiednio przez metody OnMouseDown i OnMouseUp. Następnie inicjujemy obiekt Znajdź drogę, przekazując do niego kopię mapy do poruszania. Pozostało nam jeszcze dodać menu gry. Pierwszym elementem, który dodajemy jest jednak omini-shape, który będzie wizualizował ramkę ograniczającą obszar, w którym wyszukiwana jest droga. Następnie rysujemy postać gracza i dodajemy ją do sceny. Podobnie postępujemy z elementem menu przeszkoda-shape. Jego współrzędną X ustawiamy po prawej stronie ekranu, na którym możemy wyświetlać zawartość gry. Dodajemy również nasłuchiwanie zdarzeń związanych z kliknięciem na obiekt i przypisujemy metodę je obsługującą ChangeBlockTiles. Analogicznie postępujemy z kolejnymi elementami menu postać Shape i ścieżka Shape. Odpowiednio przypisujemy do nich metody obsługujące kliknięcie na nich. Change Mob Tiles i Change Diagonal Find. W tym miejscu ustawiamy również miejsce wyświetlania okna ze statystykami. Ostatnią czynnością do wykonania jest wyświetlenie odpowiednich napisów w menu. Ustawiamy szerokość i wysokość pola tekstowego przeszkody Text Field. Zezwalamy na wyświetlanie tekstu w kilku liniach oraz na przenoszenie długiego tekstu do kolejnych linii. Kolor domyślny ustawiamy na czarny. Tak przygotowany obiekt dodajemy metodą add child do sceny. Napis wyświetlany przypisujemy za pomocą pola tekst. Na koniec uzależniamy pozycje x i y, na której będzie wyświetlany tekst, od współrzędnych obiektu graficznego, na którym będziemy mogli kliknąć. W tym przypadku jest to przeszkoda shape. Identycznie dodajemy napisy postać text field i ścieżka text field, pamiętając jedynie o uzależnieniu ich pozycji wyświetlania odpowiednio od pozycji obiektów postać shape oraz ścieżka shape. Metoda realizująca wyświetlanie obiektów draw shape otrzymuje informacje o kolorze obiektu oraz sam obiekt do wyświetlenia typu sprite. Należy pamiętać, że obiekt w tablicy głównej dziedziczą po klasie Sprite, dlatego również mogą być przekazywane do tej metody. Na początku należy wyczyścić grafikę, po czym rozpoczynamy wypełnianie jej przekazanym kolorem. Ustalamy grubość linii obrysu na dwa piksele i ustawiamy jej kolor na czarny. Następnie rysujemy prostokąt w wymiarach pola pobranych ze stałej rozmiar pola. Musimy jeszcze zakończyć wypełnianie. Metoda Draw Omin Shape rysuje ramkę pokazującą obszar wyszukiwania drogi. Różni się ona od metody Draw Shape tym, że nie wypełnia prostokąta żadnym kolorem, zostawiając przezroczystość, a rozmiar tworzonej ramki jest wyliczany na podstawie parametrów przekazywanych do metody. Jak dotąd udało nam się stworzyć podstawowe struktury programu oraz algorytmy wyszukiwania ścieżki. Pozostały do zaimplementowania mechanizmy wyświetlania obiektów gry oraz obsługi komunikacji z użytkownikiem. Tym zagadnieniom będzie poświęcona druga część filmu.